Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka i zajmiemy się dzisiaj kolejnymi misjami w Gorini, co nie? I powoli pewnie będziemy już kurde, no wykrztuj to siebie, Mati, kurde, tym wodny krąg, o właśnie, w wodnym kręgu będzie pewnie powoli już, ale zobaczymy jeszcze ile nam to zajmie, ale na razie musimy pójść sobie, właśnie nie wiem, czy ja byłem w poprzednim odcinku zapomniałem już. W gildii właśnie... Właśnie nie wiem dlaczego... dobra! Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, wiem już. Wiem, trzeba zabić... Nie wiem, czy pamiętacie to... Ale trzeba zabić tego gościa... Kurka wodna, już nie pamiętam jak on się nazywał. On stoi za domami właśnie. Kurde, jak on się nazywał, to zapomniałem już. I od niego właśnie ten klucz można dostać, znaczy jak go zabijemy. I on jest jakoś tak za tymi domkami jakoś tak, już nie pamiętam za bardzo. Chyba... Tutaj? Za tym domkiem? No właśnie nie wiem. Ale się dowiemy zaraz, chwilunia. Tak jest, tu mamy go. Aha, nie mamy łuku. Kurka wodna. Jak? Jakim cudem? Fuck. Attila właśnie. Ile mamy strzał? 22. O kurka. Pożałujesz tak. O ty skurwysynie! Ale on mocny jest! O cholera jasna. No nie, serio kurde, mocny jest ten Attila. Czy jak mu tam... Kurde, gdzie ja telefon zostawiłem? Mam. Ojoj. Godzinę sprawdzić. Przede wszystkim. Jeszcze raz trzeba go zabić. On jest mocny dziadol jeden. Co nie? No nawet mocny. Ja mam dopiero który level? Oj, nie to. 6. Really? Ojej. Trochę słabo mi idzie tutaj, no ale... No ale cóż. W jedynce jakoś sobie poradziliśmy z nimi, ale tutaj to teraz trochę będzie trudniej. Ponieważ tu to smoki już. A w jedynce w ogóle ich nie było. Kurde, teraz nie wiem jak to zrobić z tym. Bo żadnych takich magii nie mamy chyba. Bryła lodu, właśnie, czekajcie, mam pomysła. Tylko bez magii. Widzicie jak pięknie idzie? Żeby nam się udało chociaż. Proszę. Żeby mi się udało chociaż. Boże. O ty sku... No nie! Spierdzielaj! Frajerze ty! Kurde, mocny jest, powiem wam, ten Attila! Kurka wonna! Skurczy bykol jeden. No nie. Oh my god! Kurde, ta walka, jak ja nie lubię tu walki! Kurka wonna! Albo... Kurde, nie mam żadnej takiej dobrej... Dobrej magii, kurka wonna, też. Ejajaj. Kurde, powiem, że teraz trochę zlamiłem też. No ale przyjdziemy już to serię. Grę też przejdziemy i serię też. Trochę źle to zrobiłem. Do jasnej cholery. Trochę źle, ajajaj. No ale cóż. Trzeba jakoś dać radę, co nie? Czego... Jak to by go zabić w piruny? Bo ja nie wiem właśnie, jak... Tak mniej więcej go... Ognista strzała. Ile ono dymu odejmie?
Wow, trzeba się wycofać. No nie! Przestaniecie w końcu tu rozdzielać. Jak? To jest jak? Ja, zrozumiałem? No jak? Jak mnie on zabił? No. Śmieszne. Śmiechu warte po prostu. Był taki kiedyś serial, już go nie ma. O, już go nie ma ponad kilka lat dobrych. Ale fajny serial po prostu. Śmiechu warte. Coś takiego się śpiewali, pamiętam, śpiewali. Coś takiego, ale za bardzo. Oj, nie pamiętam już. Oj, dużo tych seriali było. Znaczy takich, no. Takich komediowych, tak można powiedzieć. Wiecie, to polegał na tym. Na takich śmiesznych filmikach, wiecie, na YouTubach też jest coś takiego. No ale. Ale niektóre są takie, powiem wam szczerze, że badziewne. W ogóle niektóre kanały tak zaśmiecają te filmy, niektóre, że aż się ich nie chce w ogóle oglądać. W ogóle. Ja na przykład takie niektóre wyłączam, jak są takie, wiecie, do dupy. Tak można powiedzieć. Kurde, ile on ma żyć, ten frajer? Frajer i walony, ja nie mogę. Kurde, trójce to słabi są. Powiem szczerze. Bardzo słabi. A tutaj to kurde, trudni są tutaj. W tej części, ale... Czekajcie, tym może, nie wiem, kurde. Dobra. Dobra. O ty skur! Nie, tylko nie. Pokaż mu! Jaki... No kurwa! Nie wierzę. Aż mi się kurka wodna twarz otworzyła. Jak on mnie zabił? No... Jak tak można? Ja... Nie... Aż mi żal... Żal... Jak? Jak on mnie zabił? Kurde! Ja pierdzielę! Ale to jest kurde wredny hamul! Jak z takim można wytrzymać? Masz kurde! Źle zrobiłem! Oh my god! Nie! Albo... Wilka! Jak to się nazywa? Boże! Kurde, wilka, jak to się... Czekaj, jak to się nazywa ta... Ten zwój? Czekajcie, przyzwanie jakieś... Coś tam... Ej, nieważne. Czekajcie, jeszcze raz trzeba kurde zabić tego frajera, bo ja już mam go dość! Tej Attily. Masz... Jaraj się. Czekajcie, może olbrzymi szczur? A pięć wichru, to co to jest? Wow! Gdzie ty chamy, ty jeden? Ty! No nie! Jeszcze cię dorwę! Zamknij ryj! Ty frajerze! Zajebie ci zaraz. Już mnie wnerwiasz. No jak z takim można wytrzymać? No! Holy shit! Kurde! Wkurzające jest takie coś. Czekajcie, muszę sobie many trochę. Jak ja mam go zabić? No kurde! No. No Mati, jak? Myśl! Pomyśl! Zanim coś zrobisz. No właśnie. No kurde! Przestań z tymi czarami. Teraz trzymam.
Nie, nie! Przestań, to jest mądra decyzja. Spierdzielaj. Jeszcze jedna będzie mnie denerwować, kurka wodna. No nie wierzę. Jeszcze cię dorwę! Jeszcze cię dorwę! No i co z tego? A ja cię nie dorwę! Ty ty wieprzaku jeden! Zaraz cię dorwę! Kurde, te teksty trochę rozwalają ludzi. Zaraz cię dorwę! Nie no, beka. Zaraz cię dorwę! Albo... Zawsze biją małego. Kiedyś to mówiłem, pamiętam, to w Trójce było, pamiętam. W Trójce są też mamy dobre teksty. Niektórzy to te mówią, niewolnicy właśnie, zawsze biją małego. Nie serio, kurczę, Trójka to trochę nawet rozwala. Taka beka z tej gry jest też nawet. Te teksty, kurde, ich zawaliste. Nie, Gothic mi się podobała właśnie pod względem tych tekstów też, ale też... fabuła. Fabuła, pewnie. No ale... musimy się uzdrowić. Nie. Trochę tego kurczę. Teraz każdy już o tym wie. Nie wierzę. No szybciej dodawaj te żyćka. No Bezi, co ty to robisz? Kurde, przydałoby się, powiem wam szczerze. Kurde, 6 punktów zręczności za mało, no jakim cudem? No ja nie mo... 3 punkty siły za mało. 13 punktów, serio? Czekajcie, kto mnie może nauczyć? No tego to nie wiem. Hej, ty! Chciałbym... W porządku. O! Czekajcie, sobie zobaczę ile mam jeszcze... Dobra, fajnie. Czekajcie, ile mam... Zręczności? 14, tak? Kurde, 6 punktów zręczności za mało. Hej, ty! Ale wpierdziela, widzicie? Chciałbym lepiej... W porządku! Zawsze to powtarzałam. Dobra, i mam, dobra. Mam lepszy łuk, troszeczkę. No, trochę, trochę. No nie jest, nie jest... Jak zręczności za mało? A co mnie uczy w ogóle tak przede wszystkim? Siły? Co jest? Ej no, what the fuck? Ej. Hej, ty! Czego ty mnie uczysz, ty? Chciałbym lepiej strzelać z łuku, no... Chciałbym lepiej... W porządku. Widziała. A! Nie. Kurde! Nie zauważyłem! Fuck! No nie, po prostu kurde, no nie! Hej, to przecież ciebie! Nie, 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 kurde! Fuck. Ale jestem głupi, kurde, czego ja łuki uczyłem się, a nie podobno zręczności, no. Cholera jasna, znowu źle zrobiłem, no fuck. Oh my god. No nie. Kurde, nie, nie, dobrze nie przeczytałem tego. Aj, 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 aj. Kurka wodna, no nie. Kurde, aż mi... gardło mnie boli teraz przez ten... Darcie się. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Kurde. Ale żem to źle zrobił, ja pierdzielę. A człowiek pokonał bestię. Dobra, cicho, bądź w atrasie, kutasie. Jezu, ja tu walczę. Zamknąć się. Ja muszę to pomyśleć. Jak ich dozabić, znaczy go zabić. No bo jak go zabiję, to znowu będzie on mnie gonił, kurka wodna. Czekajcie, tędy. Tędy, tędy, dobra, mamy skróty, fajnie. Kurde, przydałoby się... Wiem! Ale ja jestem... Kurde! Wiem! Czekajcie, wiem! Nie wiem, czy mogę sobie kupić jeszcze te... Kurde, te... zwoje właśnie, tylko nie wiem, czy on sobie uzdrowił życia. Tak, kurde. Też znowu byłby problem, jakby on uzdrowił sobie życia. Też by cholera wzięła mnie. Serio. Pokaż mi swoje towary, pokaż właśnie. Kurde, serio takie... Ja nie mogę. Kurde, ale ty masz lujowe te zwoje teraz, no nie. Czekajcie, mam pomysł, tylko nie wiem ile, kurde, strzał zużyję na niego. I bym sobie skoczył na te... Tak jak Lemara właśnie zabijam ostatnio. Znaczy, chciałem go zabić, ale nie udało mi się do końca. Niczego jej już nie powiem. Chciałem tak jak Lemara zabić. Odłóż broń! Spier!
walka! A jak? Oj, 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 źle. Nie! Ty, stuko! Jeszcze cię dorwę! No chodź tu, frajerze. W dupę mnie pocałuj, kurde mole. Dobra, mam. No chodź tu! Wow, 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 wow! Jaki dźwięk! Kurde, nie, nie, nie. Wow, 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 wow! Odłóż broń! No i co ci do tego? Nie przestawaj! Wykończ go! Dobra! Poczekaj chwilę, jak ty się nazywasz? Alvin się nazywasz, tak? Trąbnij go! Alvin! Ty suko! Nie przestawaj! Ty suko jedna! Trąbnij go! No wiem! Jeszcze cię dorwę! Nie przestawaj! Zamknij mordę! No nie! No nie, tylko nie to! Walcz siebie wszystko! Rozwal go! Nie przestawaj! Dobra, wypierdzielaj! Ty suko! Nie przestawaj! Ty suko! Nie masz się nigdy więcej mnie atakować! Kurwa, nie ten zapis! No nie! Ja pierdzielę! No kurde! Ale to jest frajer! Dobra, nie zrobię tych misji, kurde! No nie! Kurde, ja bym sobie jeszcze trochę... sobie... wiecie, poziom podekspił jeszcze trochę, do 7 chociaż. A tak to nie zrobię tego. Bo to jest właśnie te misje w... właśnie w Guildii Złodziei, ale nie wiem, czy warto do nich... no, należeć, żebym później nie miał żadnych problemów. Kurka wodna. Też po problem byłby, wiecie? Czekajcie, nie tędy, tylko tędy, dobra. Właśnie się trochę też boję, nie wiem czy... albo jak będę lepszy, o, przyjdę do niego i wpierdzielę mu, a co tam. I tak, musimy jeszcze zrobić... oj, 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 oj. Bo tu mamy jeszcze ten łuk Bospera, kurde, ja bym sobie skończył to... kurde, właśnie jeszcze nie wiem. Kiedy to zrobię, wpiruny. Skopać tyłek Bulkowi to na pewno tego nie zrobimy. To na pewno sobie zrobimy, ale nie teraz jeszcze. Jak będziemy troszkę może lepsi, nie wiem. To. Aha, dobra, jak będziemy u... dobra. Dobra, okej. Dobra, to pewnie dopiero zrobimy później, za jakiś czas. No, za... nie wiem. Nie będę wam mówił na razie, kiedy zaczniemy to, tę misję. Ale na razie sobie pójdźmy, na razie tego nie będziemy robić tej Guildii Złodziei. Ponieważ to trzeba będzie jeszcze kraść te... krwawe puchary właśnie. I tu też może być problem z tym, ponieważ... jedna osoba się buguje cały czas i to jest... właśnie w górnym mieście. To chyba jest... nie wiem... u Gertranda chyba. Albo przy Valentinie, nie wiem, nie pamiętam już, albo... a, w domu sędziego to właśnie ten problem, okej. Okay. Właśnie tego nie będziemy robić, nie. Jak weźmiemy sobie ten klucz, to tylko weźmiemy sobie tą... znaczy... ten łuk Bospera tylko. A później zobaczymy, jak tam będzie, sobie to zrobimy tylko. Bo to jest w jakimś kufrze, tylko nie wiem właśnie jeszcze w jakim, bo tych kufrów jest tam dużo. Ale idźmy najpierw do Jacka. Ahoj, szczurze lądowy. Ahoj, ahoj. Jesteś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny.
Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Niech sobie zajmują, byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Kurde, czego tam czekasz, psiaku? Ja nie mogę. Bandyci w latarni morskiej Jacka. No dobra, okej, idziemy, co nie? Wiem, gdzie jest ta latarnia. Tam byliśmy ostatnio chyba jeszcze w którymś odcinku. A jeszcze jedno, sobie sprawdźmy, ile mamy. Okej. Nic o tym nie wiem. Mhm, dobra, mamy tylko taki łuk. No niestety, kurde, nie damy rady chyba z nimi. Zobaczymy jeszcze. Mhm. Dobra, wyjdźmy sobie tędy tą bramą tamtą. Bo tutaj to nic chyba nie dostaniemy tak. Jakiejś dobrej broni. No nie wiem. I rzekł wreszcie. I ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż poprzedni, ale też będą dłuższe, wiecie, ponieważ chcę jak najszybciej skończyć tę serię. Bo chcę jak najszybciej właśnie do nowego roku chociaż, żebym skończył ją może w grudniu, może w styczniu, nie wiem, zobaczymy jeszcze kiedy ją skończę. Ja się tak długo się już, kurde, ciągnie ta seria, ponad 6 miesięcy czy 7, ja bym ją dawno skończył, tylko nie ten Wiedźmin, jedynka, to bym ją skończył, wiecie, kurczę, taka, no, ten Wiedźmin nawet mnie wciągnął i dlatego najpierw go zacząłem, a później właśnie dwójkę zacząłem też. Żeby już to nagrać te dwie części, żebym później nie... No, żebym później nie... Nie ciągnęło się to po kilku latach, wiecie, no, kilka lat. Bo i tak się ciągną serię, na przykład, u mnie na przykład, o. Wow. Kurde! Ja stąd zaraz padnę w piruny! Wypierdzielaj stąd, dziku! Ty skurczysynie, ty! Jest! Jest, udało się! Kurde, mocny jest ten dzikol nawet! A to dziki dziku ty! Kurde, dobry jesteś ty! Kurde, dziku ty. O, jabłuszko. Seruszek. Piwo. Nie, piwo nie, bo się jeszcze upijemy. Jak my będziemy chodzić, co nie? Kurde, nie. Sobie zapiszmy grę może. Ten odcinek będzie trochę krótszy, jak wspomniałem, ale też chcę jak najszybciej skończyć to, ponieważ, no, jak wspomniałem właśnie. Już nie mam dużo serii do skończenia, na przykład Wormsy jeszcze dostałem i... co tam jeszcze? No właśnie jeszcze Call of Juarez jeszcze został mi, wiecie jak to jest. No nie, jeszcze ścierwo jadę, serio. Oh my god. Ile ich tam jest? Jeden czy dwóch? Kurde. Czekaj, X. To nie się skrada, dobra. Kurde, tam jeszcze te... Głupi strażnicy co tam, znaczy te bandyci głupie. Tam jeszcze chyba na górze jeden jest, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Dobra, widzimy się po przerwie. Hej, cześć, mano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. Znaczy kurde, źle. No Jezu, witam was po przerwie, znaczy. Przecież ten odcinek będzie trochę krótszy niż poprzedni. Ja zapomniałem, że to... Ja już nagrywałem, tylko chciałem właśnie... Wiecie, przerwę sobie zrobiłem. Ale to... Chyba ponad... Dwa dni temu chyba nagrywałem ten odcinek, jeszcze dopiero przerwa. Minęła dwa odcinki. Znaczy dwa dni. I idziemy do... Teraz do właśnie... Zabiłem tych... bandytów.
Zabiłem ich właśnie już, troszkę miałem problem też nawet. Ale... Idziemy teraz... Kurde, dlaczego ten bezi idzie jakoś jak dziwnie, jakoś najebanie czy coś. Kurde. No, what the fuck, co jest do pana? Dobra. Dobra, idziemy, on chyba jest tutaj, tak mi się wydaje. Jesteś? Jesteś Jackiem. Jesteś Jack. Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. Słyszałem co innego. What the fuck? Co jest? Gdzie ty lecisz? Mam iść za tobą? Nie chcę mi się iść za tobą. Pierdziel się. Nie chcę mi się iść za nim w ogóle. Teraz idziemy sobie... Nie wiem, czy tam nie wiem, tak gdzie to trzeba iść. Na farmę. Na farmę się pośmiejemy z Lobarta. Czy jak mu tam... Nie, żartuję. Na inną farmę idziemy w tej chwili jeszcze. Na farmę Akila, wiecie? Farma Akila, czy jak mu tam... Najmniejsza z tym, jak mu się nazywa. Lobart jest, Akil jeszcze ktoś tam jest. Farma Onara jeszcze jest. Musiały pojawić. Jak ktoś nie wie. Słyszycie to i owo. No pewnie każdy wie. Lepiej by było, gdyby się nikt mi o tym nie mówił. No ale cóż. Mnie to kosztowało. No idź Bezi, idź szybciutko. A nie, w nocy nie będę szedł. No co wy? Nie będę w nocy, bo zimno, ciemno i do domu daleko. Nie żartuję. Ale w ogóle jest ciemno, ja w ciemności nie będę szedł, ponieważ no się nie opłaca, tak powiem wam szczerze. To za daleko, serio. Serio, Bezi, nie rób se jaj, dobra. Ja nie mogę to za daleko. A co? Co sobie tak blisko jest? No powiedz co, Bezi. Co masz takiego blisko, że... Że możesz tego, nie wiem... usiąść na tym, a nie za, to za daleko, mówi, kurde. Ej, ten Bezi. Oj tam, nie marudź, babo, kurde, ja nie mogę z takich, to marudzo tylko, ja... Ja tego nie rozumiem, kurde, marudzo, marudzo i marudzo, że orkowie przyszli, że coś tam jeszcze, i tak dalej. No, kurde, nie lubię takiego marudzenia, kurka wodna. Dobra, idźmy normalnie już tam, grajmy normalnie, mówmy normalnie, nie róbmy sobie, kurde, żartów z gry, nie, bo jeszcze się Bezi na nas, kurka wodna, obrazi i co będzie? Będzie lipa, nie będzie chciał, kurde, grać. Znaczy nie będzie chciał chodzić po świecie gry. I co będzie? No nic nie będzie. Dobra, starczy już tych głupot. Grajmy sobie normalnie. Niedługo będzie pewnie już ten... ta zapomniana dolina budowniczych. Pewnie już tam pójdziemy sobie tam może nie wiem. Może w kolejnym odcinku. Ale nie, to jeszcze trochę zostanie nam do przejścia. Może dopiero za kolejny? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Tu nas powiadomi Katia? Chyba tak. Ludzie mówią różne rzeczy. Hej! Te rzezimieszki grożą mojemu mężowi. Jesteśmy obywatelami miasta, lojalnymi wobec naszego króla. A oni chcą nas obrabować. Tego nie stój więcej. Tak! Zrób coś! Pomożesz nam? Zrób coś! Panie, że wam pomogę, czego by... Czekaj, zerwę cię na kawałki! Oj! Spier! Dzielaj! Stój! Padalcu! Oj! Ale beka. Stój, padalcu! Dobrze! Dobrze, frajerzy! Kurde, dedaś! Kurde, tylko żebym nie... Tyle na... To twój...
Haha, cioty. Dzięki Inosowi. Nawet złota nie. Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Nie, nie dobiegł. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się... Cóż... Dobra. Nic. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. No okej. Czekajcie, zaraz z nim porozmawiam. Tylko tu sobie wezmę od niego te rzeczy, wiecie? Tylko chwila. Gdzie jest? What the fuck? Chwila. Aha. Słyszałeś coś o zaginionych mieszkańcach miasta? A to paradne. Czy słyszałem? Kilku moich parobków też gdzieś przepadło. Choćby Tonak i Tabor, którzy pracowali na polu. 3 dni temu przepadli jak kamień w wodę. Wiem, że nie opuściliby farmy bez słowa. W końcu nie trzymałem ich tu siłą. Po prostu zniknęli i co gorsza, nikt nie potrafi powiedzieć, co się z nimi stało. Jeśli ich spotkasz, dasz mi znać, dobra? No okej. Czego chcieli od ciebie? Nie wiesz? To znaczy... Dobra, okej. Znasz? Jasne. Właśnie. Tam jest pełno pod... Podobno gdzieś tam, w pieczarach. Ukrywają się też bandyci. Okej. Gdzie... Cofnij się, do... Tak, dojdzie. Dobra, okej. O! Muszę już... Czekaj. Chwila. Jeszcze tutaj. Co to za gość? Zapytaj Randolfa. On wie na ten temat więcej. Okej. Dobra. Muszę już... Powodzenia. Okej. I teraz tak. Farmer w potrzebie przeszedłem, zajebiście, zapisujemy grę i cóż. Jeszcze nam tu została jedna misja. Bodajże. Tak jest. Tylko to jedna ta misja została i... Chwila. Jeszcze, Kusza Dragomira, przeszedłem już tą misję, czy nie? Farmer w potrzebie. Zbrodnia. Czeladnik. Wzięła... No, nie przyszedłem tego, okej. No niestety, dobra. Kurde, myślałem, że przyszedłem tą misję. Dobra, jak to się nie będziemy robić tego Kuszy Dragomira, bo to jest, no, może być za trudne troszkę. Aha, okej. Dobra, chodź tu Randolfu. Randolfie znaczy. Wszystko w porządku. Tak, w porządku. Ten Alvarez ostatnio przydałoby się. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z południowych wysp. Swego czasu Korinis potrzebowało ludzi do wydobywania magicznej rudy. Kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielką magiczną barierę. Nie miałem zamiaru jej przekraczać, znalazłem więc pracę w porcie. Kiedy port przestał przyjmować statki, postanowiłem zmienić pracę. Tak trafiłem do Akila, prawdę powiedziawszy, i małem się już... No dobra. Bywasz w gospodzie? To prawda, chociaż nie stać mnie na... Co tak dokładnie dzieje? Najprościej mówiąc, dwóch gości konkuruje w piciu piwa. Wygrywa ten, który dłużej utrzyma się na nogach. Przegrałem w tej konkurencji, zanim tam... Kto był twoim przeciwnikiem? Ten stary Hultaj Rukar. Jak dotąd nie uda... Coś mi się jednak zdaje, że ten śmierdzący płatafian za każdym razem doprawiał moje piwo ginem. Wydaje mi się, że ta brudna kanalia trzyma gin w tym swoim kufrze. Ktoś powinien podmienić gin na wodę. Wtedy może sobie doprawiać moje piwo jak długo zechce. Gdybym tylko miał trochę złota, by raz jeszcze... Okej. Okej, dobra. To idziemy teraz do... Okej, to idziemy teraz tak. Musimy się cofnąć do... A nie, dobrze idziemy. Chyba dobrze. Czekajcie, tędy byli te może te bandyci?
Właśnie nie wiem, czy to jest ta droga. To jest ta droga, a ja chyba ich wybiłem już, co nie? Bo ja już za bardzo nie pamiętam. Tak, wybiłem ich, dobra, okej, spoko, fajnie. Elegancko. Może być, fajnie. Jeszcze raz może być. Niczego tu nie znajdę. Tam jakieś potworki słyszę w tle, kurka wolna, no. Teraz którędy? Tędy. O, już jestem? Wow, ale szybko, kurde. Szybki jestem. Kazał na wodę podmienić, tak? No okej, okay, dobra. Tylko to trzeba chyba, się tak wydaje, w nocy. Nie mów, że to nieprawda. No dobra, tylko chwila. Nie wiesz. Orlan, trzeba iść do Orlana, tak? On myśli, że to takie łatwe. To mnie wcale nie dziwi. I to jest prawda. Czy coś się w końcu zmieni? Nikt nie chce tego... Oj, 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 oj! Aj! O kur... Dobra, zapisałem tutaj. Okej, dzięki Bogu. Myślałem, że nie zapisałem. O kurde, źle to zrobiłem. To trzeba w nocy, mi się tak wydaje, ale... W nocy, tak, no tak. Daj mu 10 sztuk, znaczy... Dobra, okej. Czekajcie, w nocy... Nie, tam się prześpię jak coś już. Tam są łóżka chyba, tak mi się wydaje. Tak, tam są łóżka, okej. To się prześpię tam już, jak coś szybko. Bo tutaj gdzieś tu nie wiem, czy tu jest gdzieś w ogóle te miejsce jakieś w łóżko czy coś takiego. Chyba nie ma tam w tej tawernie, mi się tak wydaje. Nie, lecz nie jestem pewny. Kurde, kurde, już jestem koło tawerny. Martwa harpia. Trochę też mi przypomina, kurde, te harpie, te... Na to nie wpadł. Troszkę mi przypomina harpie te w jedynce. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Kurde. Nie mów, że o dobre majesz. Nie jest mo... Co tu po... Jeszcze kilka pewnego dnia powiedz teraz sam interesował... Wierzysz? Tak. A na czym? Nazwałem zasady. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego. Każdy kufel musi być opróżniony do dna. Tak by po odwróceniu ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Może kiedy indziej. I to jest... Czy mogę po... Oczywiście. Jeśli tylko uda ci... Wszyscy płacą poru... Przyprowadź mi kogoś. W końcu to była jego decyzja. Znam kogo... A któż to? Randol. Randolf moczy morda? Dobrze, czemu nie? Nie wiem. Przyszlij tu tego herlaka. Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać. Jak dużo wiedzieć lepiej. Inaczej bym się do tego zabrał. 100. To mi się. Nie mam czasu na takie rzeczy. Wezmę pieniądze na przechowanie. Słuchaj niewłaściwych ludzi. Oto mój wkład. W porządku! Nie musisz. Idź po Randolfa. Okej, aha. Ale chwila. To tylko plotki. On myśli, aha, że to takie ładne. Chwila. Bo to nie do końca, nie tylko nie wiem, czy tam mogę wejść teraz, kurde, do łóżka jakiegoś. On chyba myśli, nie... że to takie łatwe. Mnie mówi. Cholera, nie ma łóżka. Tu chyba mi się tak wydaje jest. Widzi i słyszy się... Jest łóżko, zajebiście. Jest łóżko, jest zajebiście. Do północy. Okej. Okay. I tak, idziemy podmienić. Oj. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nikt nie chce wiedzieć. To tylko plotki. Powinien był wiedzieć lepiej. Czekajcie, kurde, co to było? Zapiszę grę sobie z ciekawości. Nie wiem, czy będą mnie atakować teraz. Kurka wonna. To było oczywiste.
Okej. Okay. Trzeba. Bo nie wiem, usłuchać. Czy mam wodę. Czekajcie, woda. Nie doszło do mnie nic. Mam, dobra, okej. Okay. Nie mam czasu na takie rzeczy. To zabiorę, to będzie woda, dobra, okej. Okay. Chyba mi się udało już tak do końca, tylko teraz trzeba iść do tego, do... Cholera, ciemno, jak nie wiem jak. Dobra, jakoś trzeba będzie pójść tam w nocy do tego Rukara. A czekajcie, to za 2 dni, tak? A, dobra, okej. Okay. Dobra, mogę teraz już go wysłać, tylko muszę za 2 dni... muszę pójść, odebrać swoją kasę pewnie. Tak, aby odebrać pożyczone i wygrane pieniądze przede wszystkim. I tak zrobimy sobie. Ale teraz idziemy, kurka wodna, jakoś musimy pójść do... No, do niego. Do Randolfa. No, idź, weź, szybciej. Kurde, trochę to zajmuje te przejście, powiem wam szczerze, z tego miejsca od... jak to się nazywa? Od tawerny do... No, do tego... Do tej farmy. Troszkę jest tego... Przejścia się. Nikogo nie ma w Piruny? What the fuck, serio? Nikogo nie ma. Oh my god. Owca... A tu siedzą nasi... Nasz... O, jest nasz moszy morda. Farmer Egil Randolph. Ile pieniędzy? 10. Okej. Okay. Dam ci pieniądze, byś... Naprawdę? Jeśli wygram. Okej, okay, idź sobie już, idź. A my... Cóż, żegnamy się. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.